Księga Wyjścia. Rozdział 13. Pan tak powiedział do Mojżesza: Poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego. Zarówno człowiek, jak i zwierzę. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. Osiemnaste przekazanie Tory dotyczy poświęcenia Bogu pierworodnych pci męskiej, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Odsyłam do naszego komentarza, do tego wersetu, gdzie stwierdziliśmy, że to poświęcenie przyjęło formę służby lewitów, a w nowym przemierzu mowa o osobach konsekrowanych. Powyżej link do tego odcinka. Według kodeksu prawa kanonicznego, poświęcone mogą być woda, olej, rzecz, ołtarz, budynek lub miejsce. Rzeczy poświęcone Bogu są wyłączone z użytku świeckiego. Stają się wyłączną własnością Boga. Osoby fizyczne również mogą być Bogu poświęcone. Wówczas stają się osobami konsekrowanymi. Osoba konsekrowana jest osobą poświęconą Bogu. Potwierdza to następujący zapis kodeksu prawa kanonicznego. Życie zakonne jako poświęcenie całej osoby ukazuje przedziwne zaślubiny w kościele, dokonane przez Boga, stanowiące znak przyszłego wieku. Dzięki temu osoba zakonna dokonuje całkowitego oddania się, jakby złożenia się Bogu w ofierze, na skutek czego całe jej istnienie staje się ustawiczną czcią Boga w miłości. Ustawiczna cześć Bogu oddawana przez osoby konsekrowane jest wyrazem pamięci i dziękczynienia za dzieło wyzwolenia z niewoli grzechu, za dzieło odkupienia. Osoby konsekrowane swoim życiem i swoją obecnością w świecie podtrzymują pamięć o dziele odkupienia. Tak jak sprawiedliwi starego przemierza, dokonują przebłagania za niewierność i grzechy całego ludu. Dlatego można powiedzieć, że obecność i przebłaganie dokonane przez osoby konsekurowane podtrzymują świat w istnieniu. Gdyby nie osoby konsekurowane, świat musiałby być zniszczony, podobnie jak niewykupiony osioł miał być zgładzony. Odsyłam do odcinka na temat osiołków link powyżej. Dla głębszego zrozumienia tej rzeczywistości duchowej, zacytuję objawienia przekazane przez Jezusa Alicji Lęczewskiej, polskiej mistyczce zmarłej w roku 2012. Teraz moje cierpienia realizują się w moich umiłowanych, wybranych dzieciach. Mowa o kapłanach. W nich chodzę po tej ziemi, jak kiedyś po ziemi palestyńskiej. Moi najbardziej umiłowani i bliscy mojemu sercu wypełniają swoim życiem moje zbawcze posłannictwo. W kim mógłbym pójść, by zbawić świat? Kogóż mógłbym posłać, jeśli nie ich? Któż zechciałby cierpieć i trudzić się z miłości do braci i Boga swojego? Oni. Moi słudzy, oddani mi i ufający, doświadczeni boleśnie, niosący mój krzyż i moją miłość. W nich powtarza się moje życie, mój trud i moje cierpienie dla uratowania i zbawienia świata. Mólcie za kapłanów. Wielu jest świętych wśród nich i oni potrzebują umocnienia, bo świętość w pocie i we łzach się rodzi. Ale jest jeszcze więcej zagubionych, zniewolonych przez świat i grzesznych. Ci potrzebują ratunku, ocalenia dla własnych dusz i dusz tych, których oni mieli ocalić, a nie uczynili tego. Wielkiej modlitwy i wielkich ofiar potrzebują moi synowie, którzy nie stali się światłością świata i solą ziemi, a którzy niszczą sól i gaszą światłość w braciach swoich. Błagaj o miłosierdzie i opamiętanie dla nich. Największy mój ból to oni, potomkowie mojego wybranego syna, któremu Judasz było na imię i potomkowie kapłanów, którzy na śmierć mnie skazali. Oni nadal to czynią, co czynili ich ojcowie. Czynią to tym, których objawiam się w światu. Trwa i powtarza się historia Izraela w świecie chrześcijan. Trwa i powtarza się los cierpiących sług Jahwe, Aż przyjdę, by ich krzyż cierpienia zamienić na krzyż chwały. Dziecko moje, krzyż jest znakiem zbawienia. Przez przejmowanie go w codzienności życia ziemskiego zdąża się do osiągnięcia zbawienia i życia ze mną w wieczności. Ta prawda dotyczy każdego człowieka. Ale jest jeszcze coś więcej, co dotyczy tych, których wybrałem do służby przy mnie, odkupicielu całego rodzaju ludzkiego. Ci przeznaczeni są do szczególnej łaski, niesienia krzyży innych braci swoich, tych, którzy nie są w stanie unieść własnego krzyża, którzy potrzebują pomocy. Dlatego też wybrani moi pomocnicy, Doznają wielu cierpień i wiele trudów w życiu doczesnym, aby wszystko to wraz z własnym ciałem i duszą złożyć Ojcu Niebieskiemu na odkupienie za wszystkich ludzi. Tak jak czyniłem to ja, Mesjasz Jezus Chrystus. Przejmowany przez nich krzyż jest ich uświęceniem, albowiem nie ma świętości bez przejmowania krzyża własnego, i krzyży innych, spokojem i miłością w sercu. Nie potępiaj więc tych, którzy upadają. Nie osądzaj. Weź krzyż, pokutuj i módl się za nich, aby powstali i poszli drogą zbawienia, wsparci na Twoim miłosierdziu, na miłości, jaką dla nich wlewam w serce Twoje. Człowiek żyjący pustelniczo we mnie, Staje się sumieniem świata. W jego duszy szatan toczy walkę o zbawienie ludu mojego. W duszy ofiarującej się trwa walka o dusze tych, za których się ofiarowała. Od kapłanów i dusz zakonnych zależą losy świata. Nie od ich czynów zewnętrznych, ale od zwycięstwa w duszy własnej w walce, jaką prowadzi szatan o ludzi, dla których ich powołałem. Odkąd ofiarowałaś mi siebie za innych, twoje sumienie już nie jest twoje. Od czystości twego serca i twego sumienia zależą inni, ich zbawienie i ich świętość. Taka jest zależność pomiędzy Tobą i ludźmi i taka odpowiedzialność. Dziecko moje, poprowadziłem cię o krok dalej w twojej wierze, z twojej służby wśród ludzi dla mnie do służby przy mnie dla ludzi. Skupiaj w swoim sercu ból świata, ból bliskich ci ludzi i tych, których ukazuje. W twojej duszy. I przenoś to wraz z Maryją na golgotę twoich dni, i składaj pod moim krzyżem, aby płynąca z moich ran krew unicestwiła zło i wzbudziła miłość. Chcę, byś pełniła służbę przy moim sercu, otwartym na krzyżu dla każdego człowieka, który jest, który był, który będzie. To nazywa się pustelnią w świecie. Choć cały świat mieści się w Twej duszy. W Tobie cały świat klęczy u stóp mego krzyża i w Tobie cały świat przejmuje moją krew zbawienia płynącą z rany serca. Na tym polega prawdziwe kapłaństwo. Czuwanie przy Bogu, by stać się łącznikiem pomiędzy Bogiem a światem. By składać cały świat w sercu Boga ze łzami pokuty i z radością nadziei. Wypala na twym sercu piętno takiego właśnie przynależenia do mnie i takiej służby wobec bliźnich, abyś była jak kapłanka czuwająca przy świętym ogniu. Mocne to są słowa podyktowane przez Jezusa Alicji Lęczewskiej gorąco polecam przeczytać cały jej Dziennik Duchowy w dwóch tomach świadectwo i słowo pouczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTube